Siema, siema wszystkim, znajdujemy się na Dragonie o bardzo nietypowej godzinie. Jak sami widzicie po prawej stronie ekranu, w tym momencie jest po północy i postanowiłem, że nagram z tego odcinek, by pokazać wam, co się właściwie dzieje na Dragonie, właściwie to nawet w pierwszym dniu edycji. Dlatego usiądźcie sobie wygodnie, zostawcie lajkacza, subika, a ja słuchajcie, przechodzę do odcinka. Dobra, więc na samym początku w sumie bym się potepał do tych najlepszych gili na Dragonie, czyli na początku do Team X. A Team X już tutaj, no, nieźle leci z tematem, kurde, elegancko. Nie wiedziałem, że to pierwsza gildia będzie tutaj miała jakiś fajny kuboid, bo no bo wiecie, to pierwsze osoby w rankingu to bardziej grają na ranking. I tutaj co się dzieje? No jest kopanko, kopanko, jest elegancko, tu gości sobie robi pokoik. A trzymaj hopie jednego lusika, proszę bardzo. Pyk, wylosował stówkę, no także zawsze coś. Ma chłopaczyna może ze Szczecina na dobry począteczek, na jakieś itemaski. Dobra, jestem na terenie kolejnej gildii i tutaj widać standardowo chłopaki sobie kopią. Tutaj jakiś chyba ziomeczek sobie robi pokoik. A tutaj obok jeszcze przed sekundą był gościu, który siedział przy tych skrzynkach i coś tutaj majstrował. Co on tutaj sortował? Co? Może itemki brał do klepy, bo to w sumie takie itemki bardziej do klepy są. Więc tam nic szczególnego poza takimi itemami nie było. Więc no ewidentnie gościu chodził chyba na te pary. No i szczerze mówiąc, jak na razie to wygląda całkiem to spoko. No bo o północy jednak nie każdy kopie, ale też są osoby, które normalnie aktywnie grają. W ogóle swoją drogą, jak już jestem przy tych teparkach, to się w sumie was zapytam o jedną rzecz, bo wpadło mi to w sumie na myśl. Może chcecie taki odcinek, w którym próbuję swoich sił na te parkach jako zwykły gracz? Dajcie znać w komentarzu, czy byście coś takiego obejrzeli. W sumie dawno się nie klepałem, kiedyś uważam, że się dość dobrze klepałem, ale no teraz to już wiadomo, teraz to już nie te czasy są. Ale zawsze można spróbować, why not, why not. O, tu jakaś się duża klepa dzieje, co tutaj się wyrabia? Jakaś jedna gildia jest? Gildia Piotr, RS7. No to jest ewidentnie jakaś wbita. Wbita, niekoniecznie przebita, no bo na spawnie to się nie idzie przebijać, ale no to jest sporo osób tutaj w sumie się klepie na tych, na tej strefce. Bardzo w ogóle fajna jest ta strefa, bo z tego co widzę, to ludzie spokojnie mogą się wydostać właśnie perełkami, cykając stąd tutaj w to miejsce i naprawdę całkiem spoko to działa, no bo zawsze jak się spadnie na sam dół, no to jest jakaś opcja jednak na drugą szansę na to, żeby się wydostać z tej beczki. W ogóle tutaj dużo osób bardzo deda. O, tu też są kolejne osoby. No szczerze mówiąc, takich kurde klepotan to się nie spodziewałem. O prawie pierwszej w nocy na Dragonie? W ogóle sorki, że tak mało energicznie mówię, ale no bez kitu, jest godzina pierwsza w nocy i nie mogę tak za bardzo drzeć Rica, bo normalnie no sąsiedzi to chyba by mnie znienawidzili. Jeśli już mnie nienawidzą po tym, jak czasami nagrywam i drę Rica. W ogóle słuchajcie, taka ciekawostka, gildia FK zgłosiła się jako gildia chętna na to, żeby przeprowadzić taki event, cały serwer versus gildia FK. I ci właśnie tutaj oponenci będą się bronili już w niedzielę na Dragonie versus, oni będą grali po prostu na cały serwer. I jeśli wygrają, uda im się obronić bazę i nie zostaną podbici, no to zyskują turbo dropa do końca edycji. Ale jeśli wy, gracze z innych gildii, przebijecie gildię FK i uda wam się ją podbić, no to zyskacie super turbo drop na 24 godziny. Więc no, to czy dostaniecie turbo, super turbo wy, czy gildia FK dostanie turbo dropa na całą edycję, jest zależne od waszego zaangażowania. A słabo byłoby komuś oddać turbo dropa, co nie? Dlatego jak sami możecie zauważyć, gildia FK już się szykuje i szczerze mówiąc, jak na dobre kilka godzin po starcie edycji, to mają naprawdę bardzo spoko no zabezpieczenia tej wokół, bo no jeszcze trochę, w sumie się założę, że ten gościu tutaj jeden, czekajcie, gdzie on jest, o tutaj wojownik, po wojaku leci, buduje gildię, jak na majstra przystało, po wojaku leci, buduje sobie wszystko. Ja podejrzewam, że jak on tutaj zarwie nockę, no to on to skończy. A widać, że jest tutaj zmobilizowany, bo jeszcze nie śpi przed tą klawiaturą, jeszcze nie śpi. Widać, że tu skoczliwy taki chłopak jest. Nie wiem, co on robi, zbiera emeraldy, okej, okay. No po prostu jest, w potrzebie, spoko. Jemu też pomożemy tutaj. Panie kolego, ten od razu refilka, spokojnie mordeczko, spokojnie, spokojnie, musisz się bać, proszę bardzo, lusiki mam dla ciebie, przydadzą ci się, bo ładnie zielnie budujesz, proszę bardzo, no, miej coś chłopie od życia, za to budowanko, elegancko. No ktoś tutaj, słuchajcie, musi być odpowiedzialny za zbudowanie tego wszystkiego, tak? A te 5 losów na pewno mu się przydadzą. Jak nie na zabezpieczenie, to ewentualnie na kolejnego wojaka. O, tu jest, patrz, jeszcze jeden ziomeczek, Marysia tutaj jest.
w sumie ziomkuwa bardziej. Jeśli to nie jest przebrany steward, no to w sumie tak też może być. No dobra, skoro tamten ziomeczek dostał, to ten też dostanie, żeby nie było. Halo, proszę bardzo. O Jezu, sorry, jeden los ci użyłem. Sorry, ziomeczku, ale no dobra, trzymaj, proszę bardzo. Cztery to i tak lepiej jak nic, nie? Proszę bardzo, muszę przystopować w sumie troszeczkę z tym losowaniem, z tymi losami, bo no, to już druga osoba, piątaka dostała, znaczy no czwóraka. Pierwsza osoba dostała jeden los, druga 5, trzecia 4. Zaraz się rozkręcę i będę po 20 rozdawał. Jak tutaj w ogóle się klaruje topka posiadanych pieniędzy? 16 tysięcy mają. No, dość sporo. O Jezus Maria, jest gościu, który wydał 31 tysięcy już. Perlowiec, aj tepniemy się do niego. A chłop, patrzcie, zarobas. Chłop zarobas, nie? Ale dalej kopie, dalej kopie. Co jest grane? Co to jest za gildia? Ty, jedna osoba jest. Gościu ma najwięcej wydanych pieniędzy. Pochowane skrzynki. O, to wygląda troszeczkę podejrzanie. Podejrzanie to trochę wygląda. Tylko co on zrobi z tymi pieniędzmi? Zaraz, gościu wydał 31 tysięcy? Zobaczymy, co ma w Enderchestie. Uwaga. O, on sobie kupił mnóstwo staków premium case'ów. Ma 60, ma 56 rzucaków, 5 baconów, kilo w 6,33. Jezus Maria, jak on ma dużo kobeliksów. Czy ktoś się znalazł jakiś, nie wiem, sposób na kopiowanie? Szczerze mówiąc, wygląda to, oj, no podejrzanie to wygląda. No ale szczerze mówiąc, nie ma co oceniać książki po okładce. Podejrzewam, że gdyby gościu znalazł jakiś sposób na kopiowanie, to raczej by nie kopał kamienia, tylko po prostu kopiował itemy. Więc po prostu chyba musiał wydać dużo pieniędzy? W sumie będzie pod topką. No właśnie jestem na stronie Dragona i patrzę sobie po tych ludziach, którzy są w topce wydanych pieniędzy, no i w sumie tego gościa tutaj nie ma, o dziwo. Też jest opcja taka, że dostał jakieś losy od kolegów na przykład, albo nie wiem, jakoś to ogarnął. Jeśli macie jakieś pomysły w sumie, jak do tego doszło, to dajcie znać w komentarzu, bo serio, skończyły mi się pomysły, co właściwie mogło doprowadzić do tego, że gościu jest w topce wydanych pieniędzy pod sklep. No i nie mam zielonego pojęcia w sumie, jak mogło do tego dojść. I tutaj, słuchajcie, jest jeszcze kolejna gildia, Piotr, która również prawdopodobnie właśnie będzie napastowana przez cały serwer, że tak to określę. Lider tej gildii również się zgłosił jako właśnie ochotnik na to, żeby jego gildia wzięła w tym udział. I u nich również jest właśnie taka sytuacja, że jeśli się zdołają wybronić, no to po prostu dostają turbo dropa do końca edycji. Ale to, czy gildia Piotr jeszcze właśnie weźmie udział w tym evencie, no to jest... dopiero to się właściwie określi na dniach, bo oni dopiero po włączeniu TNT będą gotowi do tego, żeby właśnie to zorganizować. Prawdopodobnie w poniedziałek albo wtorek, ale słuchajcie, najlepiej gdybyście dołączyli na Discorda naszego Dragonowego, w tym momencie wam się zresztą wyświetla link, więc wbijajcie, bo tam będziemy was informowali o wszelkich eventach i tak dalej. Zresztą wszystkie social media macie w opisie, więc śmiało tam możecie również Facebooka czy Instagramka zaobserwować. Kurde, a tutaj na spał, nie widzę, im się nie nudzi ta klepa. Naprawdę całkiem spoko, że tak tutaj to wygląda, że im się tak ta strefa podoba. Ej, w ogóle patrzcie, jaka ciekawostka, znalazłem taką gildię w ogóle na randomowych kordach. I zobaczcie to, niby tutaj nic nie ma, niby nic, a tu jednak trapisko takie, że normalnie masakra, ej, ja to muszę odpalić. Dobra, oj, vanish. Pyk, pyk, klik. Co tu się stało się, halo? Popsuło się, czy co? To tylko na przycisk działa? Może być, że tylko na przycisk... Czy ja w tym momencie popsułem cały mechanizm? Nie, no nie ma opcji. Jak to się wystartuje? O właśnie. O, to... Oj, tutaj to... Ej! Tutaj to normalnie skomplikowane mechanizmy. Czy to jest jakiś mechanizm, który działa jak... działa tak jednorazowo? Czekajcie. Tak chyba to jest. Ej, dobrze to zrobili generalnie. Naprawdę bardzo dobry mechanizm. To w ogóle jest bardzo ciekawe. Tu jakoś ten czas pistona jest wykorzystany, gdzie ten piston po prostu jest wysunięty. I w ten sposób to nie działa, to działa asynchronicznie w porównaniu do tej strony. Czyli na początku tu się pewnie wysuwa, tak, tam się wysuwa, aha, bo to się wysuwa jeszcze w górę. Tu się wysuwa to w górę, więc... To się wysuwa w pierwszej kolejności, a później się dzieje reszta. A,
A to jest cały czas rozsunięte, ale się dziwię, skąd tutaj się to się zasila? A to cały czas jest zasilone. O kurde, ale patent. No dobra, a szczerze mówiąc, spoko trapisko. Fajne trapisko, bez kitu. I fajne też było to, że wbiliście na serwer, bo na starcie edycji było 2700 osób, co naprawdę nas zadowala, biorąc pod uwagę to, jakie są dzisiejsze czasy w wersji 1.8. Nie są zbyt kolorowe, ale bardzo fajnie jest prowadzić serwer dla zaangażowanych osób i to naprawdę nas motywuje, gdy widzimy taką liczbę w dzisiejszych czasach. No i to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie cyfra, która może w pewien sposób nam pomaga w tym, żeby bardziej się angażować. Ale słuchajcie, czy was by było 2, czy 3, czy nawet i 5 tysięcy, albo nawet i 200 graczy, to staralibyśmy się tak samo bardzo, więc szykujcie się na plan eventów, który się pojawi już w poniedziałek. A tak czy siak, mimo tego, że na razie nie ma planu eventów przez weekend, to i tak naprawdę się dzieje dużo. Na przykład dzisiaj, jak ja to nagrywam, czyli w sobotę po północy, od 10 do 18 są kapliczki, po 18, jak sami widzicie za mną, jest odpalony end i to na żelakach bez enchantów, a co jest najlepsze, możecie zdobyć knoka 1 na żelakach bez enchantów u tego ziomeczka. A jakbyście nie mieli wystarczająco szmaragdów, w sumie 16 staków szmaragdów, żeby kupić 16 talarów, to zawsze możecie kupić knok 1. Ej, dlaczego on kosztuje tylko 30? On miał kosztować 300. No dobra, było 1-0 za mało. On powinien kosztować 300, dlatego, bo słuchajcie, są narzędzia i jest tu kilo 6 czy 3, który kosztuje 100, więc no knok z 1 jest zdecydowanie bardziej wartościowy jak taki mieczyk, no bo na żelazne po prostu nie ma enchantów. Na tych żelaznych, które w tym momencie trwają, nie ma enchantów, więc knok 1 jest bardzo unikalnym itemkiem. I on też może być wykorzystywany przez was tutaj w endzie, więc jak oglądacie ten filmik, to spokojnie wbijajcie na serwer, zdobądźcie szmaragdy i pozdobywajcie trochę fragów w endzie, bo ja się założę, a mogę się nawet założyć nawet i o 100, że na pewno w endzie znajdzie się ktoś, kto nie będzie przygotowany z knokiem 1, a wy to możecie wykorzystać na swoją korzyść, więc wbijajcie na serwer, zdobywajcie siano, kupujcie knoka 1 i się przygotujcie na end, bo w sumie jeszcze nigdy nie było endu włączonego na samych żelaznych bez enchantów. No a zaraz po endzie włączamy diakse te enchantowane. Więc no, sam widzisz, że cały czas coś się dzieje. A jeszcze nie ma planu eventów. A zaraz po tym wszystkim w sobotę, w niedzielę będzie cały serwer versus Gildia AFK. Mam nadzieję, że chłopaki do tego czasu się przygotują, ale z tego co widzę, tutaj Marysia da sobie radę. Tu jeszcze był ziomeczek ten od tego, nie wiem co on miał w niku, chyba jakieś piwo, coś takiego. Coś z harnasiem chyba? Czy mi się zdaje? Co on tutaj? O, ktoś zdał tutaj. To są dwie Marysie, tak? Ta, dwie Marysie są. Nie, to jest Marcysia. No, był jeszcze jeden ziomeczek. No, po prostu. Był jeden majster jeszcze, ale zniknął. Mam nadzieję, że Gildia AFK ogarnie swój kuboid do tego czasu. Liczę na to, że Gildia AFK się to uda tak samo jak wam wbić na tą edycję, która będzie trwała, mam nadzieję, co najmniej 2 tygodnie. Dlatego wbijajcie na serwer, grajcie, a ja dla was, słuchajcie, będę nagrywał praktycznie niemalże codziennie filmy. Może codziennie nie będą publikowane, ale co drugi dzień będę chciał wstawiać filmy. Dlatego mam nadzieję, że będziecie przez cały ten okres właśnie tej edycji ze mną. Trzymajcie się, do zobaczenia już wkrótce. Yo! A, no i wbijcie też do filmu, który wam się w tym momencie wyświetla. Zostawcie subika z dzwoneczkiem. Fajnie by było, gdybyście to zrobili. Możecie odsubować, zasubować ponownie, żebyście dostawali powiadomienia wszystkie z mojego kanału. Dzięki i Niri!